moim mniemaniu najlepszym podejściem do nauki nowych rzeczy to jest po pierwsze teoria, w sensie na przykład oglądamy sobie właśnie jakiś filmik na dany temat, potem powinna być praktyka, czyli jakieś takie drobne zadania, które wykorzystują to, czego się nauczyliśmy. W moim podcaście chcę pomagać osobom uczącym się programowania i marzącym o zdobyciu swojej pierwszej pracy w branży IT. Kto jak to, ale mój gość o nauce programowania wie bardzo dużo. Dobrze by było, żeby ktoś to sprawdził, żeby nam powiedział, co zrobiliśmy dobrze, co źle. No i jeżeli mamy już ten feedback, to potem powinniśmy. Z... Napisać projekt, który wykorzystuje tę wiedzę. Mateusz Bogolubow jest twórcą i założycielem devmentor.pl, platformy edukacyjnej oferującej naukę programowania w JavaScript. Jego inicjatywa ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób pragnących rozwijać umiejętności kodowania i pragnących znaleźć swoją pierwszą pracę w branży IT. Czyli po pierwsze małe zadania, żeby się nauczyć, jak to działa. A po drugie, projekt, w którym wykorzystamy to, co się nauczyliśmy. Po to, żeby w takim dużym ekosystemie wykorzystać to jedną rzecz, bo jedna, jedna rzecz to jest zrobienie takiego zadania, który no, stricte wykorzystuje to, co jest nowe, natomiast mhm. potem musimy to osadzić w tym, co do tej pory się nauczyliśmy. Wyszła nam dzisiaj bardzo ciekawa rozmowa, która pomoże szczególnie początkującym osobom. Rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać nauka, w jaki sposób mentor może pomóc w całym procesie zdobywania pierwszej pracy w branży. Zapraszam do słuchania. Cześć, Mateusz. Rozpocznę od pytania do ciebie. Może podzieli się z nami swoją podróżą do programowania. Jak to się stało, co zmotywowało Cię do rozpoczęcia i jak pokonałeś wszelkie przeszkody na swojej drodze na początku, może troszeczkę swojej historii, jak to się stało, że jesteś w branży IT? Jasne, bardzo chętnie. Dzięki w ogóle za zaproszenie do podcastu. Eee, może tak bardzo krótko, bo to w zasadzie były bardzo dawne lata, w zasadzie jak tak podliczyłem, to może 20-25 lat temu w ogóle zaczynałem. Pierwsza taka styczność w ogóle z programowaniem to była książka do, do DOS-u. Pewnie nikt nie wie, co to, co to w ogóle teraz jest, ale to była książka, którą czytałem i niewiele z niej rozumiałem, ale już mi się podobało. I w ten sposób zapoczątkowałem swoją przygodę z programowaniem. Potem pojawiło się coś takiego jak Delphi. Tam był taki język programowania chyba Object. Pascal się chyba nazywał. Tam można było tworzyć sobie takie okienkowe aplikacje. Tam w zasadzie. Cieszyło mnie to, że w ogóle coś się otwierało, coś potrafiłem dodać, pomnożyć, coś się działo, więc to były takie mega, mega początki. Ale to już mi się bardzo spodobało, byłem w stanie cokolwiek zrobić, co jestem w stanie uruchomić, podrzucić koledze. A tego Delphi czy Object Pascala uczyłem się z książki, którą pobrałem sobie w ogóle z internetu. Tutaj może od razu przeproszę pana Adama Buducha, bo to była jego książka. Wtedy to chyba jeszcze nie było... To nie była kradzież, tak mi się wydaje, ale, ale wiem, że to była książka, która chyba była pisana jako praca magisterska albo coś takiego, nie jestem pewny. W każdym razie mocno dzięki niej nauczyłem się programowania, zrozumiałem na jakie zasadzie to działa, tam były pętle, funkcje opisane, to wtedy dopiero wiedziałem skąd co się bierze i lepiej rozumiałem tego, tego Delphi. Co ciekawe, pobierałem sobie tą książkę w kafejce internetowej, bo ja jeszcze internetu nie miałem, to były czasy, kiedy dopiero w internecie pojawiał, taka dyskietka miała 1,44 MB pojemności, więc musiałem chyba z, użyć z pięciu, żeby w ogóle budz sobie zgrać, oczywiście połączyć, tam chyba Winrar był wtedy i połączy, podzielić to na kilka właśnie plików, które można było wgrać na dyskietkę, no i potem mogłem sobie to wydrukować. Więc taka historia by powiedział mocno dinozaura, ale bardzo dobrze to wspominam i bardzo mi się to wtedy podobało. To były też takie czasy, kiedy u mnie na osiedlu pojawiała się sieć osiedlowa. Taka sieć, nie wiem, trwała gdzieś, to znaczy była budowana w ogóle w taki sposób, że tam dwóch chłopaków z osiedla przekopywało drogi, łączyło kablami bloki i potem do każdej z osoby podrzucało... Kabel, którym po prostu byliśmy połączeni na osiedlu, wtedy się tworzyły takie grupki, właśnie czatowaliśmy sobie na, na, tej naszej, na tym naszym blokowisku, a dopiero potem, gdzieś po roku czy po dwóch, dopiero podłączyli internet. Więc e, wtedy też no, tak mocno się zainteresowałem, jak to działa, skąd to się bierze, e, w jaki sposób w ogóle wrzucać strony na hosting, na serwer. No i tak wyglądała moja przygoda, bo że. Tyle wystarczy? Może chciałbyś coś podpytać, bo tak może nie będę zanudzał naszych historii. Nie, myślę, że jest to że co, no, tak, jak, tak jak mówisz, typowa historia dinozaura, bo u mnie było podobnie. Nie wiem, pewnie jesteśmy w podobnym wieku, tylko ja zacząłem swoją przygodę z IT jakby tym zawodowym trochę później, ale uczysz, uczysz programować. To jest jakby to, z czego cię znam z internetu. To jest to też, jak się poznaliśmy i... Chciałem się spytać, właśnie, bo kierujemy ten podcast głównie do, do ludzi, którzy jeszcze nie mają swojej pierwszej pracy, którzy szukają swojej pierwszej pracy w branży IT. I ze swojego doświadczenia, może zanim te osoby zaczną uczyć się, jakie są Twoim zdaniem powszechne, błędne przekonania na temat nauki programowania, które napotykasz, napotkałeś albo cały czas napotykasz u swoich podopiecznych podczas mentoringu? Jasne. to Myślę, że to będą takie standardowe. Elementy, ale one się często powtarzają. Ja już teraz dokładnie nie pamiętam, od 2016 roku uczę innych a tak, taki mentoring prowadzę powiedzmy od 2021 bodajże albo 2020, może na trochę wcześniej. To zawsze się pojawia taki temat, taki element, jak mam umysł humanistyczny, czy w ogóle się nadaje na programistę, to jest taka pierwsza rzecz, i tu może od razu powiem, że właśnie to już jest taka pierwsza blokada, którą powinniśmy zwalczyć. Myślę, że może to być spowodowane tym, że nasz umysł nie lubi zmian, nie lubi się wysilać, a wie, że jeżeli mamy się czegoś nauczyć, to to już będzie dla niego wysiłek, więc nam podpowiada nie, 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 ty ci nie nadajesz, bo ty masz umysł humanistyczny, na pewno ci nie wyjdzie, więc to jest taki pierwszy element, który powinniśmy pewnie zwalczyć i od razu powiem, że no, jak gdyby to nie działa tak, jak myślimy, w sensie takim, że ten umysł humanistyczny może być, ale to nie znaczy, że my nie będziemy w stanie programować, więc mam mnóstwo przykładów osób, które były na przykład, czy są e, prawnikami, czy nie wiem, historykami, e, mm -hmm. politologami, którzy, którzy po prostu przebranżowili się na programistę i bardzo dobrze sobie radzą i w ogóle ten umysł humanistyczny nie przeszkadza, ale nawet im pomagał, dlatego że często takie osoby lepiej się komunikują, mają te soft skills na lepszym poziomie, co powoduje, że też takie osoby są poszukiwane w branży IT. Druga rzecz, która może mnie trochę dotyczyć, w sensie, że jestem za stary, żeby w ogóle móc zacząć programować. Taki, taka osoba, która najstarsza, którą uczyłem, to była osoba, która miała powyżej 50 lat, 55 wow. bodajże, i hmm. się przebranżowiła. Wiem, że pracowała w Orange, oj, tutaj krypto wybacz. W każdym razie, w dużej firmie dostała pracę. Co prawda, to było 4 albo 5 lat temu, ale była taka sytuacja, więc to nie jest niemożliwe. Wiadomo, że pewnie jest trudniejsze, ale też znam osoby, które uczyły się purowania tylko, tylko albo aż po to, żeby coś robić, robić usługi, w zasadzie tworzyć strony czy aplikacje dla innych firm i wtedy dwie, jak już kompletnie nie ma znaczenia. Kolejna rzecz, nie umiem matematyki, albo nie rozumiem fizyki, albo w ogóle mnie to przeraża więc może pierwsza taka rzecz to to, że pewnie niezbyt dobry był nauczyciel z tych przedmiotów dlatego tego nie lubieliście. ale też trzeba powiedzieć sobie przynajmniej ja swojej nie spotkałem czegoś takiego, żeby tej matematyki trzeba umieć na poziomie, nie wiem, uniwersyteckim, w sensie, że no wiadomo dodawanie, mnożenie, dzielenie, nie wiem, potęgowanie to tak, ale nic ponad to, nawet jakiś czas temu rozmawiałem z osobami, które tworzą gry, takie normalne gry i oni mówią, że raczej to wszystko robi silnik. Wiadomo, że jeżeli to ma być jakaś taka gra super mega, no to czasami może przydać się ta informacja z matematyki czy z fizyki, żeby móc coś sobie obliczyć, lepiej nie wiem, zanimować, ale jak gdyby to już jest taki poziom, gdzie no naprawdę myślę, że jest to promil osób, które w ogóle będą potrzebować tej matematyki. Kolejna rzecz: ogólnie jestem za głupi, w sensie, że jeżeli coś na nie wychodzi. No to nagle myślimy sobie, że to nie jest dla mnie. A ja widzę to po swoich podopiecznych, że to, za, jak gdyby to zawsze zależy od ilości poświęconego czasu, a nie od, nie wiem, poziomu inteligencji. Ja nie lubię tego sformułowania, ale często jest używane. To, to nie o to chodzi. Po prostu musimy sobie dać czas na przyswojenie. I często jest tak, że nawet jeden element jest dla nas trudniejszy, dla kogoś innego może być prosty i na zmianę, więc tutaj nie ma reguły. Po prostu może być też tak, że mamy gorszy okres w życiu, co się dzieje wokół i to powoduje, że nie możemy się nauczyć, a nie to, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I tu pewnie tak, no sobie jeszcze o tym powiemy później mm -hmm. o tych takich elementach, które nam przeszkadzają. I tak na koniec, to jest chyba najnowszy temat, że branża IT zanika. Więc pojawiło się kilka złych artykułów, jak gdyby no duża ilość zwolnień, no ale tak to działa. Ja uważam, że ogólnie na świecie zawsze jest tak, że są dołki i górki. No i po prostu jesteśmy teraz w dołku, ale zaraz będzie górka i trzeba o tym pamiętać. No ja w swoim życiu już parę dołków przeżyłem, więc też tak trochę mi łatwiej na to patrzeć i trochę sił odporniłem. O, myślę, że właśnie to doświadczenie, które masz, nie yy, tworzy też inną perspektywę. I mm, co do tego, co powiedziałeś, jestem zagłupi, to myślę, że właśnie to jest problem, wiele osób ma ten problem, bo generalnie z zewnątrz wydaje się, że branża IT to jest e, coś prawie niemożliwego do, do wykonania. No, Porównywanie jest, jak programiści są i z lekarzami, jeżeli chodzi o ten level społeczny zarobków i z, jakby z adwokatami, tak. Ale tak jak mówisz, moim zdaniem to jest bardziej iloczyn tej pracy włożonej i tej wytrwałości, którą, jest, którą człowiek jest w stanie poświęcić, co to, to człowiek jest w stanie poświęcić podczas nauki, tak ile czasu sobie dać i, i, i jak reaguje na to, że czegoś nie umie zrobić. Nie? Że jakby jeżeli dana osoba traktuje to jako Okazja do nauki, to wszystko powinno być w porządku na tej drodze. Nie? Jeżeli traktujemy to jako coś ostatecznego, że po czym już się nie podniesiemy, no to jasne, że jest dużo ciężej wtedy przejść taki proces. I myślę, że kolejnym, jakby jestem ciekaw, jak to wygląda z twojej perspektywy, nie? Bo słyszy się różne głosy, ludzie jakby są, jest pytanie, ile czasu potrzebuje osoba, żeby. Móc wejść do branży. IT. Ja wiem, że to jest bardzo indywidualne. Nie? Natomiast, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy może prowadzić takie statystyki u siebie? I, I ile czasu taką osobę od zera można przygotować do tego, żeby podjęła swoją pierwszą pracę? Mhm, jasne. To może tak. Określimy sobie właśnie parę ram, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle najistotniejsze. Bo dla mnie. Ktoś, kto się uczy programowania od zera, to nie znaczy, że w życiu nie w ogóle nie użył żadnego idei, nie stworzył, nie wiem, jakiejś pierwszej strony internetowej, hmm. bo raczej takie osoby do mnie nie trafiają, a w zasadzie nie przypominam sobie, żeby ktoś do mnie taki trafił. Raczej to są osoby, które już coś zrobiły i dla mnie od zera to jest moment, w którym już coś porobiliśmy, uznaliśmy, że nam się to podoba, że chcemy zrobić ten kolejny krok i wydaje nam się. No tutaj nie musimy mieć pewności, ale wydaje nam się, że to jest kierunek, w którym chcielibyśmy iść. Chcielibyśmy pracować w tej branży, no to moglibyśmy od tego momentu liczyć, że, się, że zaczynamy tą naukę. No i też trzeba pamiętać, że ta nauka to powinna być najlepiej codziennie, albo przynajmniej z jednym czy z dwoma dniami przerwy w tygodniu. No i mhm. wtedy, jeżeli tak sobie określimy, ten początek, no to ja uważam, że w ciągu pół roku jesteśmy w stanie się nauczyć frontendu. Nauczyć, nie znaleźć pracy. No to jest jakby pierwszy etap, potem poszukiwania pracy. Powiedzmy, że rok temu jeszcze można było znaleźć tę pracę w ciągu miesiąca. Teraz raczej myślę, że trzeba poświęcić co najmniej 3 miesiące do sześciu, żeby móc ją znaleźć. I to jest jakby taki kolejny element, że jeżeli sobie założyliśmy, powiedzmy w tamtym roku uczyliśmy się, no i powiedzieliśmy sobie, że damy sobie tyle czasu, ale teraz się zmieniły zasady, więc po prostu trzeba zmienić plan. Czyli dać sobie te 6 miesięcy i po prostu pójść dalej. No, jeżeli nie zrezygnowaliśmy z pracy, no to po prostu trzeba ją dalej pociągnąć. Trzeba sobie określić plan na te 6 miesięcy, co robimy w ciągu tych 6 miesięcy, jak będzie wyglądać poszukiwanie tej pracy. No i w ten sposób po prostu podejść do tego tematu. I wtedy to wcale tak źle nie wygląda. A jeżeli my się mocno trzymamy, tak zwane kluczowo, trzymamy się tego planu, że za miesiąc muszę znaleźć pracę i zaczynamy trochę wariować, że tak powiem. I się denerwować i pewnie zniechęcać. No to to spowoduje, mhm. że my poświęciliśmy tyle czasu na te poszukiwania, przygotowania i nie dotarliśmy do celu, bo po prostu się załamaliśmy. Więc tak to wygląda z mojej perspektywy, i tutaj może dodam, że ta nauka 6 miesięcy, to myślałem tutaj o nauce z mentorem. Zapomniałem tego mhm. dodać, mhm. ale to jest raczej praca z kimś, kto jest w stanie nam pomóc, da nam feedback, podpowie nam jakieś zadania, jakie projekty robić. Często może ma gotowe materiały. No bo wtedy mhm. skupiamy się tylko i wyłącznie na nauce, a nie na poszukiwaniach, na rozwiązywaniu tak. problemów. No bo przynajmniej to, to wiadomo, że to było dawno temu, ale za moich czasów można było jeden problem rozwiązywać cały tydzień i niekoniecznie go rozwiązać. Więc jeżeli byśmy myśleli o nauce w taki, takiej samodzielnie, taki, jak samodzielnie bym powiedział, no to to może trwać spokojnie dwa lata, bo po prostu jest wiele rzeczy, które gdzieś tam mogą po drodze na mnie wyjść, no i po prostu do. To powoduje, że też często nie mamy koło zapytać, więc to się wszystko wydłuża. Ale z tego co pamiętam, jak rozmawialiśmy w 2021 roku, no to tak było w Twoim przypadku, prawda? Jak dobrze tak, pamiętam, to tak, były raczej tak. liczone w latach. Tak, tak. Ja u mnie to trwało 2,5 roku, ale tak jak mówię, z tego względu, że ja zdecydowałem się iść ścieżką samouka totalnego, nie, nie korzystać z porad mentora, co uważam za błąd dzisiaj, bo prawdopodobnie to, co wydałem na kursy. Samemu mógłbym też zainwestować jakąś część w współpracę z kimś, kto wie, jak poprowadzić taką osobę i pewnie przyniosłoby mi to dużo, wiele korzyści na ten, ten czas. No ale teraz słuchacze pójdą, jakby skorzystają z moich doświadczeń może pójdą inną drogą. Nie to taką. może ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, bo tak mhm. wiesz, jak powiedziałeś o tej inwestycji, to tak mi się troszkę zapaliła czerwona lampka, bo tak często osoby patrzą po pierwsze, że ile kosztuje godzina mentora? I też mhm. ile ja jestem z tego w stanie wyciągnąć, ale nie myślimy o tym w takich dwóch aspektach. Po pierwsze, że mentor poświęcił, nie wiem, X lat na to, żeby wiedzieć, jak to wygląda i się tego nauczyć, i nauczyć się, jak uczyć innych, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, tak. że my tego, czego się nauczymy, to też nie powinniśmy patrzeć, że tyle wydałem, ale my to potem będziemy wykorzystywać całe życie. I jeżeli Sprawda my jesteśmy się. w stanie się tego szybciej nauczyć, no powiedzmy przy założeniu. Przy twojej nauce 2,5 roku. Jeżeli ty byś powiedzmy w ciągu 6 miesięcy się nauczył i byś przez te dwa lata pracował, no to myślę, że już by ci się dawno z nawiązką zwróciło. Jak najbardziej. Jak najbardziej tutaj masz 100% racji, nie? No bo ja kiedyś tam robiłem odcinek nawet na kanale u siebie, ile kosztuje zmiana branży i to było w dziesiątkach tysięcy złotych liczone, jeżeli to sumować cały ten proces na wydawanie na kursy i generalnie czas, który się poświęca, prawda, to myślę, że jest w stanie człowiek znacznie ograniczyć te koszty, inwestując we współpracę z kimś, kto, kto wie, jak to zrobić od tej strony zawodowej. Nie? I... Ja może bym właśnie dodał hmm. tylko jedną rzecz, bo tak nie powiedziałem o tym, ale też zostałem właśnie mentorem dlatego, że za moich czasów w ogóle czegoś takiego nie było. I, i zawsze uważałem, że to jest najlepsza forma nauki, dlatego też to oferuję i chcę pomóc innym, bo no bo wiem, że to się sprawdza i to jest naprawdę przydatne, w szczególności jeżeli taki mentor nie tylko pomaga tak technicznie, ale też jest w stanie wesprzeć duchowo, bo proces nauki jest mega ciężki i pewnie nie raz miałeś myśli, żeby zrezygnować, zwątpić i tak dalej. Więc wiesz, wiesz jak to jest, a jak ktoś, jak macie ktoś wspierać, no to jest całkiem inaczej. Pewnie, pewnie. I myślę, że to jest bardzo ważne właśnie, mieć taką osobę koło siebie. Mateusz, jedno pytanie. Swojego doświadczenia, jakie są typowe wyzwania, przed którymi stoją początkujący podczas nauki kodowania? Takie jakby powiedzmy trzy, ograniczmy się do trzech, czterech takich typowych wyzwań i jakby postarajmy się dać naszym słuchaczom receptę, w jaki sposób mogą pokonać te wyzwania. Jasne. To może zacznę od tego, że jeżeli w ogóle lubimy to robić, no to to już jest bardzo duże ułatwienie. Bo to pozwala nam być bardziej wytrwałym. To jest taki pierwszy element, o którym chciałbym wspomnieć, że ta wytrwałość jest mega istotna. Jeżeli coś będziemy robić codziennie, to po pierwsze wejdzie nam to w nawyk i nie będzie problemem, żeby do tego wracać, a po drugie nie będziemy zapominać. Ja nie wiem, czy tak miałeś, ale jeżeli masz powiedzmy tygodniową przerwę i masz wrócić do tematu, to ile czasu musisz poświęcić, żeby sobie przypomnieć tak, te rzeczy, tak. które już przerobiłeś, więc ta wytrwałość, systematyczność jest mega istotna i, i nad tym trzeba pracować. Jak to robić? Można na przykład dawać sobie jakieś nagrody. Jeżeli, nie wiem, w danym tygodniu spędzimy 5 dni pod żon, no to coś sobie damy takiego przyjemnego po to, żeby po prostu umysł pamiętał, że jeżeli zrealizujemy to, co trzeba, to dostanie nagrodę. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Drugi element, o którym chciałbym wspomnieć, no to radzenie sobie z niepowodzeniami. Czyli, jeżeli coś nam nie wychodzi, nie możemy się czegoś nauczyć, to dajmy sobie przer, albo nie możemy rozwiązać jakiegoś problemu to zróbmy sobie przerwy 15 minut, potem zróbmy sobie, nie wiem, wieczór przerwy, wróćmy do tematu. Często jeżeli damy umysłowi trochę odpoczynku, to znajdziemy tą odpowiedź, nawet nie siadając do komputera. Często słyszałem od swoich podopiecznych taką historię, że ktoś się budził w nocy i mam rozwiązanie, znalazłem, muszę po prostu zapisać i jutro rano będę chciał to zrealizować. Więc pamiętajmy, że to jest normalne, że coś nam nie wychodzi, że coś źle zrobimy. No tak się dzieje, jeżeli podejdziemy do tego w taki naturalny sposób, czy to jest pewien proces nauki, no to po prostu będzie nam łatwiej i to nie będzie nas zniechęcać. No i ogólnie zawierając te dwie rzeczy, powiedziałbym, że odpowiedni mindset jest tutaj bardzo istotny. Czyli trzeba znać cel, trzeba znać drogę, wiedzieć, że będzie ciężko, że nie zawsze nam się uda to, co trzeba zrobić, że czasami pojawią się jakieś problemy, że nie wiem, że nawet właśnie tak jak teraz są na rynku zawirowania, no i po prostu trzeba to przetrwać. Może złe słowo, przetrwać, ale po prostu określić sobie nowy cel, nowy plan i po prostu go zrealizować. Jeżeli przyjdą nowe czasy, to po prostu ja już będę gotowy i od razu będę mógł szukać, więc pewnie najwięcej w tym na tym zarobię. No bo jeżeli mhm. osoby, które teraz rezygnowały, a potem znowu zobaczą, że na rynku jest górka i zaczną się uczyć, to znowu mogą to e, ominąć. Ominąć albo po prostu mniej zarobić. No, jak gdyby tak. W ten sposób bym do tego podszedł, więc to są takie trzy rzeczy, które moim zdaniem są najważniejsze i może bym dopowiedział, że ja tu w ogóle nie zwracam uwagi, nie wiem, na techniczne aspekty czy jak gdyby no nie wiem, czas i tak i, i tak dalej, bo to hmm. są rzeczy, które jesteśmy w stanie ogarnąć bez problemu, tylko właśnie trzeba mieć ten odpowiedni mindset. Moje ocenie i patrząc po nich podopiecznych, no to to jest najważniejsze, ogólnie przebranżowienie. To jest nie tylko zmiana branży, ale często też zmiana siebie czy swoich nawyków. Myślisz, że z Twojej perspektywy, komu łatwiej jest wejść do branży IT na dzień dzisiejszy? Osobie zaraz po studiach, młodej, bez żadnych doświadczeń życiowych, czy komuś, kto jednak miał już jakieś doświadczenia życiowe, załóżmy jest po 30, ma już rodzinę i chce. Wejść do branży. Trochę podkutywne pytanie, bo mam swoje zdanie na ten temat, ale chciałbym usłyszeć Twojego. Co ty na ten temat jasne, myślisz? Jasne. Ja bym powiedział tak po programistycznemu, czyli to zależy. Mm -hmm. <laughs> Powiedziałbym, że młoda osoba ma o tyle łatwiej, że często jest już w trybie nauki, więc jest dużo łatwiej przyswajać cały materiał, no ale z drugiej strony jest mniej skupiona na tym swoim celu, bo ma dużo różnych rozpraszaczy, no nie wiem. Nie wiem, czy to jest ten etap, ale powiedzmy pierwsze miłości, czy imprezy, mhm. czy tego typu rzeczy. Natomiast osoba, która ma rodzinę, zna swój cel, wie, że tego czasu ma mniej, musi się skupić, też ma więcej doświadczenia życiowego, co powoduje, że też pewnie potrafi się lepiej odnaleźć w różnych sytuacjach. Może na przykład być bardziej odpowiedzialna, więc to jest znowu plus dla osób, które są starsze, ale znowu z drugiej strony no, tego czasu ma. Pewnie trochę mniej, bo jak ma rodzinę, no to też się zajmuje rodziną, innymi sprawami, co powoduje, że musi być bardziej efektywny. A na początku może być mu trudno, dlatego że pewnie przez jakiś okres czasu nie przyswajał, więc się musi rozpędzić. Więc mm, nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Każdy ma swoje plusy i minusy, i każdy po prostu musi popracować nad tymi negatywnymi elementami i po prostu dążyć do. Do swojego celu, więc tak bym hmm. troszkę wymieniał co odpowiedział, ale to też dlatego, że wiem, że każda z tych grup wiekowych jest w stanie spokojnie znaleźć się w branży IT. A więcej klientów masz starszych czy młodszych, generalnie z Twojego doświadczenia? Starszych, starszych. starszych. Okay. Ale to właśnie zastanawiam, czy to nie jest powód tego, że właśnie te osoby mają mniej czasu, więc po prostu chcą zainwestować pieniądze po to, żeby po prostu od razu. Wejść do branży, a osoby młodsze, no, jak gdyby tego czasu mają mniej, pewnie mają też mniej pieniędzy, więc to powoduje, że wolą zainwestować swój czas. Tak, zgadza się. Ja jestem podobnego zdania, wiesz co, Mateusz? Ja uważam też, że generalnie, jeżeli ktoś ma mniej czasu, to powinien być bardziej skupiony na celu i pewnie łatwiej jest osobom jednak już starszym z jakimś doświadczeniem życiowym, bo one bardziej wiedzą, czego chcą, może. Tak powiem, nie jakby nie umniejszając młodym ludziom, bo pewnie są, znajdują się młodzi słuchacze, którzy też wiedzą konkretnie, czego chcą od życia. Ja nie należałem do tych osób na pewno. Ja Mi to zajęło 31 lat, żeby dowiedzieć się, czego chcę od życia konkretnie. Teraz kolejne pytanie, które mi przychodzi na, na, na myśl, jak porozmawialiśmy sobie o tych gru, różnych grupach, czy uważa, że każdy może nauczyć się kodować? Czy też istnieją pewne umiejętności lub nastawienie... Które Twoim zdaniem jest szczególne ważne i które Twoim zdaniem definiują, czy ktoś będzie w stanie wejść do branży, czy nie. Ja może tak odpowiem znowu trochę ogólnie. Myślę, że dla każdego, ale nie dla wszystkich. Może brzmi to dziwnie, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś to lubi i chce programować, no to pewnie zostanie tym programistą. Natomiast to nie oznacza, że każdy będzie jak gdyby że te wszystkie osoby, które gdzieś tam pomyślą o branży IT, to będą w stanie to zrobić, dlatego że powinny po pierwsze to lubić. No trzeba to lubić, trzeba chcieć to robić. Spotkałem się z osobami, które robiły to dla pieniędzy i tego nie ukrywały, i nie uważam, że to jest złe. Część z mhm. nich się zjawiła i została w branży, a część mhm. powiedziała, że no, to nie jest dla nich, bo trzeba się ciągle uczyć, że to jak gdyby ten ciągły rozwój, który wiele osób uważa za plus no gdzieś na pewnym etapie jest dużym problemem, no bo jeżeli uczymy się y, rok, żeby znaleźć powiedzmy pierwszą pracę, a potem cały czas się musimy uczyć, czasami jest tak, mm. że w pracy nie mamy na to czasu, musimy po godzinach poświęcać czas, no to takie osoby nie chcą tego robić. Więc y, ta pierwsza motywacja wcale nie musi być taka idealizowana, że to jest bo po prostu, bo to uwielbiam, może to być po prostu pomysł na życie, w sensie chciałbym e, pracować, nie wiem, na plaży czy gdzieś w ciepłych krajach i mm. to mi programowanie umożliwi i to jest fajne, ale też powinno przyjść prędzej czy później takie podejście, bo ja to lubię. Jeżeli tego nie będzie, mhm. to będzie ciężko, ale znowu nie wykluczałbym tego, że, że tak nie będzie. I może na koniec dodam coś, co uważam za ogromny problem i to myślę, że trzeba to wykluczyć, żeby po prostu pójść dalej. Brak wiary. Mhm. Ciekawe jest to, że dużo ludzi zaczyna się uczyć, ale nie wierzy, że znajdzie pracę, więc to jest dla mnie trochę takie. Dziwne, no bo to po co się uczyć, skoro nie wierzę, że znajdę mm. tą pracę, powinniśmy to zmienić. I naprawdę widziałem mnóstwo osób, które technicznie może były słabsze, ale wierzyły w to, że znajdą pracę i faktycznie je znajdowały. Natomiast osoby, mm. które były mega technicznie, techniczne, ale no nie wierzyły w siebie, nie radziły sobie, bo często się spalały na rekrutacji, albo po prostu mm, czasy nawet się nie pojawiały, bo tak były zdenerwowane. Jak gdyby dużo różnych historii, ale ta wiara w siebie, oczywiście nie, nie chodzi o to, żeby być jakimś, nie wiem, pyszałkiem albo oczekiwać nie wiadomo jakiej stawki, ale po prostu wiedzieć, że poświęciłem tyle czasu, ile poświęciłem, zrobię tyle zadań, ile zrobiłem, zrobiłem tyle projektów, ile trzeba i wiem, że umiem to robić. Prędzej czy później znajdę tę pracę i, i poświęcę się jej, bo, bo ją lubię. I to powoduje, że jest nam dużo łatwiej. I wydaje mi się, że to też druga osoba, czyli rekru rekruter, czy to techniczny, czy po prostu osoba, z którą rozmawiam, ona to czuje, ona to wie. Tak jak trochę rozmawialiśmy przed spotkaniem, że widać te ognie w oczach i to powoduje, że dużo łatwiej nam się z taką osobą rozmawia i też nawet jeżeli widzimy, że ona czegoś nie wie, to wiemy, że ona się tego nauczy, bo po prostu chce ją to ciekawi. Pytanie mi naszło na myśl, bo mówisz, to jest jakby, jakby związane z tym, żeby się ciągle uczyć. Jestem ciekaw, jak ty, jako osoba, która. Bo aktywnie chyba już nie kodujesz, co? Czy jeszcze zdarzać się robić jakieś projekty aktywnie? Coś hmm. czasem poprawię, co gdzieś tam okay. kiedyś robiłem i trzeba coś dodać, więc w ten sposób tak, ale nie oferuję Jestem... swoich usług ani nie no nie wiem, nie outsourcuję, ponieważ no mm -hmm. nie mam za bardzo czasu na to, a też wiem, że jeżeli miałbym coś takiego robić, no to musiałbym skupiony w 100%, a wolę się skupić na osobach, które właśnie chcą wejść do branży. Rozumiem. Ale jakby domyślam się, że jak w jakiś tam sposób musisz utrzymywać swoje umiejętności na jakimś tam poziomie, żeby też móc komuś przekazywać swoją wiedzę i jak wygląda... Wiadomo, że u Ciebie proces będzie wyglądał pewnie dużo mniej czasu poświęcasz na jakieś tam powiedzmy zgłębianie nowinek, nowości i sprawdzanie, natomiast może podzielisz się y, właśnie twoim sposobem, w jaki sposób y, utrzymujesz swoją wiedzę, żeby być na bieżąco, bo to też, myślę, pomoże znacznie osobom, które się uczą i które chcą wchodzić do branży. Które zdecydowanie prawdopodobnie będą musiały poświęcać dużo więcej czasu niż ty na to, żeby być na, na wysokim poziomie i na to, żeby być na bieżąco. Natomiast jestem ciekaw właśnie twojego procesu, yy, może masz jakieś źródła, z których lubisz korzystać, albo w jaki sposób wygląda to, że yy, stara się utrzymać swoją wiedzę na, na, na bieżąco. Jasne, to mm, odpowiem w ten sposób, że ciekawość powoduje, że, że się uczę dalej. Yy, czy to mój podopieczny, czy gdzieś zobaczę na. Na YouTubie, czy po prostu podczas rozmowy z sobą, która pracuje gdzieś na co i rzuci jakiś temat i po prostu się tym zainteresuje. Więc to też jest trochę temat tego mindsetu. Jeżeli ciągle mamy tą ciekawość, interesuje nas ten temat, no to po prostu zajrzymy do tego, nawet jeżeli gdzieś tam czasu nie mamy. Ty wspominałeś trochę o tej piątej godzinie, to ja wstaję o 5.30 po to, żeby tam zrobić swoje rzeczy. Potem jak córa wstaje, no to ją odwożę do przedszkola ale potem wracam i też jak gdyby działam. I to, że ja wstaję tak wcześnie, to jest po prostu ta chęć, to odpowiednie podejście, moim zdaniem, właśnie do, do tych wszystkich tematów. Po prostu ja to lubię i nie czuję tego, jak. Za, nie czuję, że pracuję, że się zmuszam, tylko po prostu, że chcę. Więc ta ciekawość powoduje, że zaglądam do, do różnych źródeł. No i też bardzo mi pomaga takie określenie czasu, kiedy mogę to robić. W sensie zakładam że mhm. na przykład. W piątek od nie wiem, 10 do 13 mam czas na to, żeby poświęcić na uzupełnienie wiedzy, czy dowiedzenie się czegoś nowego, czy po prostu, nie wiem, zmianę materiałów, dodanie czegoś, czy po prostu zauważenie jakichś fajnych rzeczy, którą warto dodać, albo coś, co mi pomoże w pracy, czy zautomatyzuje cokolwiek. Więc w ten sposób warto robić, czyli zrobić sobie taką ramę czasową, kiedy mamy na to czas. Jeżeli nie będziemy się uczyć, to mamy wolny czas, ale. Chodzi o to, żeby tam nic nie wrzucać, bo zawsze przynajmniej ja zauważyłem tak, że nawet jeżeli mamy. Zaplanowaliśmy sobie, że będziemy czas w piątek, ale jeżeli my faktycznie tego nie zapakujemy, no to zawsze nam się nam coś tam wpadnie, więc warto tego nie robić. I jeśli chodzi właśnie ogólnie, jak to robić, no to znowu właśnie ten mindset jest bardzo istotny. Mhm. No bo musimy po prostu powiedzieć sobie, że to jest. Część naszej pracy, my dzięki temu będziemy lepsi, więc będziemy więcej zarabiać, więc będziemy w stanie, nie wiem, na przykład pojechać nie raz, a dwa razy na wakacje, dlatego że szybciej zrobimy coś, co do nas należy i będziemy mogli poświęcić ten czas dla rodziny. Więc tutaj, odpowiedni pomysł na to, jakaś nagroda, jest zawsze dobrym podejściem. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które mógłbym polecić, no to jeśli chodzi o ten mindset, to takie. Myślę, że lekką książką, którą można sobie przeczytać, to będą atomowe nawyki. Mm -hmm. Akurat nie pamiętam teraz, kogo jest, kogo James to jest. Tak jest, no to w takim razie atomowe nawyki bym polecił. Jeśli chodzi o coś takiego bardziej technicznego, tak bardziej z mojej dziedziny, no to na YouTube jest taki fajny kawał Web Dev Simplified od mm -hmm. Kyla. Tam jakby są i nowości i takie rzeczy, które. Prosty sposób przedstawione, więc to jest raczej dla osób, które też są początkujące, ale jak gdyby to też jest tak przedstawione, że dzięki temu my wiemy, jak to pokazać innym i jako osoby doświadczone, i też po prostu zapoznać się z nowościami, no bo wiadomo, że jest tyle tego wszystkiego, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego się nauczyć. To też jest może istotne, żeby umieć rozgraniczyć rzeczy, które nam się przydadzą od rzeczy, które nie są istotne. No bo obecnie przynajmniej za moich czasów było tak, że nie było tych źródeł, a teraz jest przesyt, więc trzeba po prostu umieć rozgraniczyć, co chcemy słuchać i ile tego chcemy słuchać. Bo jeżeli my będziemy tylko słuchać i oglądać, a nie będziemy ćwiczyć, no to też nic z tego nie będzie, bo musimy tą, tą rzecz, którą się nauczyliśmy wykorzystać w praktyce, żeby móc zapamiętać. Więc to jest też takie istotne, żeby nie tylko oglądać, ale przede wszystkim kodować, ćwiczyć, patrzeć tu właśnie... co się dzieje. Wchodzi mi pytanie, jaki jest Twoim zdaniem najlepszy sposób na zrównoważenie tych nauki, nowych umiejętności i tworzenia projektów? To znaczy, mm -hmm. wiesz, ile czasu należy poświęcić na każdy z nich, bo domyślam się, przynajmniej z mojego doświadczenia, tak było, że ten stosunek nauki, teorii, praktyki zmienia się w czasie, jak się uczymy programować. Nie? I jakie jest Twoje spojrzenie na ten temat? Zdecydowanie się zmienia, i takim celem, którym ja uważam za? Poprawny to jest 80 do 20, czyli 80% kodujemy, 20% to jest teoria. Wiadomo, że na początku mm -hmm. to będzie odwrócone proporcje, ale mm -hmm. tak to jest. I takim moim mniemaniu najlepszym podejściem do nauki nowych rzeczy to jest po pierwsze teoria, w sensie na przykład oglądamy sobie właśnie jakiś filmik na dany temat, potem powinna być praktyka, czyli jakieś takie drobne zadania, które wykorzystują to, czego się nauczyliśmy. Dobrze by było, żeby ktoś to sprawdził, żeby nam powiedział, co zrobiliśmy dobrze, co źle. Feedback jest w ogóle takim bardzo istotnym elementem, i w programowaniu no, się to pojawia pod postacią po prostu code review. Przyspiesza I, bardzo nauka. Nie? Tak, przyspiesza i wiemy, że, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie. Wiemy, co można zrobić inaczej, lepiej, na co zwrócić uwagę. No i jeżeli mamy już ten feedback, to potem powinniśmy napisać projekt, który wykorzystuje tą wiedzę. Czyli po pierwsze, małe zadania, żeby się nauczyć, jak to działa. A po drugie, projekt, w którym wykorzystamy to, co się nauczyliśmy, po to, żeby w takim dużym ekosystemie wykorzystać tę jedną rzecz, bo jedna, jedna rzecz to jest zrobienie takiego zadania, który no, stricte wykorzystuje to, co jest nowe, natomiast mhm. potem musimy to osadzić w tym, co do tej pory się nauczyliśmy. Więc na przykład, jak mamy Reduxa, no to najpierw uczymy się, jak to wszystko wygląda, jak wygląda ten przepływ danych i tak dalej, a potem wykorzystujemy to w całym ekosystemie, widzimy, jakie są tego plusy i minusy, jaka jest korzyść. I to jest ten element, który powinniśmy zrobić po czyli po zrobionym projekcie znowu feedback. Po feedbacku my się zastanawiamy, jakie są tylko plusy, minusy, co nam pasuje, co nam nie pasuje, gdzie to wdrożyć, jakie są tego minusy, no bo też jest tak, że nie zawsze wszystko powinniśmy, wy... nie zawsze jest tak, że ta najnowsza wiedza powinna być wykorzystywana w danym miejscu, w danym rozwiązaniu, mm -hmm. tylko po prostu powinniśmy to racjonalnie wykorzystywać. Więc taki proces powoduje, że my po pierwsze przynajmniej już w dwóch miejscach wykorzystaliśmy to, co się nauczyliśmy, widzieliśmy jak to działa w takim mniejszym ekosystemie, w dużym, więc jest nam dużo łatwiej ocenić, czy to jest fajne, czy nie fajne. No i też po tych feedbackach wiemy, czy poszliśmy w dobrą stronę, czy musimy się cofnąć, i po prostu coś poprawić. No mhm. i to mi się dobrze sprawdza, powiedziałbym, że bardzo dobrze. I, I ten code review to często jest taki game changer. No to powoduje, że po pierwsze budujemy swoją mm, pewność siebie, no bo jeżeli Dostaliśmy odpowiedź od kogoś bardziej doświadczonego, że jest OK, no to jest super. Natomiast, Zgadza. jeżeli ktoś nam tak powie, że jest coś nie tak, no to wiemy, że to poprawimy, poprawimy i znowu warto poprosić, a teraz jest OK? Tak, OK, no. to ja już to zrozumiałem, mogę iść dalej. I to jest bardzo fajne podejście. I w zasadzie w wielu książkach, które czytałem na temat nauki, nowych umiejętności, bardzo powtarzają ten proces. Oczywiście ja to przedstawiam jak to wygląda w programowaniu, ale na wiele różnych dziedzinach można to też w podobny sposób zrobić. Ważny jest ten feedback lub nie, żeby wystawiać się jakby na feedback, I, i właśnie tu jest problem osób, które uczą się samodzielne, które nie korzystają ze współpracy mentora. Bardzo często bardzo ciężko im jest uzyskać jakiś feedback skądkolwiek, fajnie jakby, nie wiem, jak ktoś nie chce korzystać z mentora, to że miał kogokolwiek, kto już koduje, nie? kto może dać jakiś feedback, kto może szerpnąć na ten kod. To może ehm. ja tylko dopowiem, dobrze, odnośnie tego feedbacku, bo mi się przypomniała taka rzecz, która moim zdaniem jest mocno problematyczna, bo. Mhm. Często na różnych grupach ktoś prosi o feedback, a potem mhm. jest zjechany od góry do dołu. Więc też trzeba uważać na coś takiego, bo to strasznie ja. demotywuje. Przynajmniej osoby z którymi ja współpracuję powiedziały, że odkąd wypisały się z różnych grup miały czystszą głowę i to pozwoliło im się skupić na nauce i i osiągnąć ten swój cel, a nie patrzeć jak ludzie narzekają czy jak inni jak innych określają i demotywują. Co powodowało, że one no nie, cały czas o tym myślały i w ogóle nie mogę się skupić na nauce, więc na to też bym uważał. Tu mi przychodzi pytanie na myśl, bo wiesz co, bo myślę właśnie, że bardzo ważne, że jeżeli ktoś szuka tego feedbacku, żeby znaleźć odpowiednią osobę, która ten feedback daje i bardzo często, jeżeli w internecie prosimy o feedback na różnego typu grupach darmowych, to jesteśmy wystawieni na znacznie szersze spektrum osób, które ten feedback dają i mogą to być osoby nieodpowiednie. I w tym momencie chciałem z tą przejść trochę do takiego tematu właśnie, którym jest ci najbliższy twojemu sercu, czyli mentorowania młodych ludzi czy osób, które chcą zmienić branżę. Trochę pewnie autoreklamy tutaj będzie z Twojej strony, otwieram Ci ten kanał, ale jak Twoim zdaniem takie osoby powinny szukać mentorów, powinny szukać osób, które pomogą im w, tam, w tym całym procesie? Jak się za to zabrać w ogóle? Bo załóżmy, że ktoś ma pomysł, ok, może skorzystałbym z pomocy czyjejś i w jaki sposób można sprawdzić wiarygodność takiej osoby, albo no, w jaki sposób może znaleźć odpowiednią osobę do tego, żeby. Uzyskać pomoc? No jasne, to myślę, że przede wszystkim może zapytać znajomego, który już korzystał właśnie z tego typu współpracy. Jeżeli kogoś takiego nie mamy, no to warto sprawdzić przynajmniej kilka osób, gdzieś tam pewnie w Google nam się wyświetlą, jeżeli będziemy szukać, sprawdzić opinię na temat danej osoby. No, i najlepiej umówić się z taką osobą na pierwsze spotkanie. Akurat w moim przypadku jest taka możliwość po prostu darmowa rozmowa. Mm. Czyli jak już pozwoliłeś, to się zareklamuje ukośnik rozmowa No i po prostu porozmawiać i zobaczyć, czy taka osoba nam odpowiada. I ja to mówię z obydwu stron. Jak gdyby taka współpraca jeden do jeden, no to musi być. Yy, Obydwie strony muszą chcieć tego po pierwsze i po drugie muszą, jak to tak brzydko bym nazwał, czuć mięte. Czyli jeżeli mhm. dobrze nam się z kimś rozmawia, widzimy, że ten ktoś nas rozumie, no to to jest dobra opcja do tego, żeby zastanowić się nad współpracą z tą osobą. Zobaczyć, czy ta osoba oferuje to, co oczekujemy, czy na przykład właśnie jeżeli potrzebują kod spotkań, to czy coś takiego jest, czy chcemy się skupić na materiałach od takiej osoby i po prostu nie musieć szukać dalej, nie musieć inwestować dodatkowych pieniędzy, o to też będzie istotne, czy taka osoba nas wspiera nie tylko na poziomie takich hard skillów, tylko też soft skillów, czy pomoże mm. nam w przygotowaniu Linkedina, czy, czy Githuba, czy podpowie nam, jak przygotować CV. Jak gdyby jest wiele rzeczy, o które powinniśmy zadbać i sprawdzić, czy faktycznie ta osoba to oferuje, ale przede wszystkim myślę, że taka pierwsza rozmowa to jest Fajna opcja do przetestowania, czy po prostu nadajemy na tych samych falach, bo pamiętajmy, że to będzie pewnie, będą miesiące, więc no bez sensu, żebyśmy się męczyli. To myślę, że to nie, nie zadziała, i nawet jeżeli, nawet jeżeli jesteśmy bardzo zdeterminowani, to powinniśmy poszukać osoby, która nam odpowiada, bo to będzie pewnie naj, najkorzystniejsze dla nas. Jaki Mateusz, jaki Twoim zdaniem jest okres czasu minimalny, żeby zauważyć korzyści z takiej współpracy z mentorem? Myślę, że po miesiącu spokojnie jesteśmy w stanie ocenić, czy, mhm. czy to jest to, czy nam to pasuje, ale myślę, że już po pierwszym spotkaniu jesteśmy w stanie ocenić, czy, czy jest szansa na fajną współpracę. Jak gdyby ja, to jestem taką osobą, która czasami woli powiedzieć, że coś mi się wydaje, w sensie czuję, że będzie OK. I, mhm to mi często wystarcza. Jeżeli drugiej stronie to nie wystarcza, no to miesiąc myślę, że to jest spokojnie taki okres, w którym jesteśmy w stanie ocenić, czy to jest to, co działa. A powiedziałbym nawet, że pewnie po pierwszym Code Review jesteśmy w stanie ocenić, czy, czy, czy to da nam te umiejętności, bo ja też tak patrzę trochę całościowo na temat mentoringu, czyli to nie są tylko zdobywanie umiejętności, ale jak gdyby też podejście, spokój ducha, pomoc taka mentalna, to wszystko wpływa na, na jakby to, że my potem będziemy w stanie znaleźć tę pracę. Czego taka osoba powinna oczekiwać od mentora, od dobrego mentora? Jakby masz jakieś takie punkty, które przychodzą ci na myśl. Twoim zdaniem, mm -hmm. jak powinna wyglądać taka dobra współpraca? Mm -hmm. Co powinna od ciebie dać osoba? Jakby co powinien od siebie dać mentor? A co powinna od ciebie dać osoba, która jakby poddaje się temu procesowi? Mm -hmm. Okej, okay, to osoba, która poddaje się procesowi, Przede wszystkim powinna być otwarta na krytykę i na rady. O dziwo to nie zawsze się zdarza mhm. poświęcać czas swój czas nie tylko na spotkania z mentorem ale też na naukę mentor często pokazuje drogę naprostowuje jeżeli zejdziemy z tej ścieżki podpowiada wspiera ale to często ta druga osoba odpowiada za to za ten proces nauki czyli poświęcanie czasu Realizacja zadań, projektów, to wszystko powinno być w kwestii osoby, która chce się nauczyć, więc to nie działa w ten sposób, że płacę i wymagam, tylko po prostu, no ja muszę bardzo dużo czasu, chęci poświęcić na to, żeby móc to zrobić. Jeśli chodzi hmm. o tą drugą stronę, no to tu mocno zależy od tego, na, to, na co się umówiliśmy, bo mm, może chcieliśmy tylko code review, no to wiadomo, że powiem wykonywać code review. Jeżeli decydujemy się na taką Współpracę pełnoskalową, tak bym ją nazwał, mm -hmm. no to przede wszystkim, z, przynajmniej u mnie tak to wygląda, że taka osoba dostaje ode mnie materiały, dostaje mm -hmm. zadania, ma code review do wszystkich zadań i wszystkich projektów. Akurat w moim przypadku, tam mam 20 modułów i do każdego, do każdego, prócz pierwszego modułu jest projekt. Ten mm -hmm. projekt też jest sprawdzany, też jest code review. Taka osoba ma możliwość spotykania się ze mną 1 do jeden w nieskończonej ilości. No tak, brzmi bardzo dużo, ale to chodzi o to, żeby taka osoba miała pełen spokój, że jeżeli będzie potrzebować pomocy, to otrzyma ode mnie tą pomoc. Też, mhm. Tak, ale to nie chodzi o to, żeby ten ktoś się ze mną spotykał codziennie, bo tu też trzeba wypracować sobie samodzielność. Mhm. Często takie stwierdzenie, że ktoś jest w stanie się ze mną spotkać, już mu pomaga w tym, żeby pójść dalej, bo wie, że jak stanie, to pójdzie dalej, ale zazwyczaj nie staje, dlatego że ma tą głowę spokojniejszą i to powoduje, że Dużo lepiej przyswaja tą naukę, ale jeżeli chcesz się spotkać ze mną we wtorek, środę i czwartek, to też ma taką możliwość. Często jest też tak, że osoby się spotykają po to, żeby omówić projekt, czy po prostu tak, żebym mógł tą osobę wesprzeć mentalnie, że jest dobrze, mimo mhm. to, że jest taka sytuacja na rynku, to jak nie teraz, to za miesiąc, po prostu musimy opracować sobie plan, że znajdziesz pracę nie za miesiąc, tylko za sześć i po prostu mhm. musimy się na to przygotować. Więc tak w telegraficznym skrócie bym tak to powiedział. Może dodam jeszcze, że takie osoby, które ze mną współpracują, te nasze spotkania, które są jeden do jeden, mogą nagrywać i mogą do tego wracać, bo wiadomo, że podczas takiego spotkania nie jesteśmy w stanie wszystko zapamiętać, warto do tego wrócić na spokojnie. I może na sam koniec dodam, że zawsze na pierwszym spotkaniu takim organizacyjnym mówię, że słuchaj, ja tu jestem po to, żebyś ty się nauczył. Jeżeli coś nie będzie w naszej współpracy działać, to mi to powiedz, a ja to po prostu będę poprawiał. Chodzi o to, żebyś ty jak najwięcej z tego wyciągnął, a ja się dostosuję. Wiadomo, że mam mhm. doświadczenie i wiem, co działa, co nie, ale też wiem, że każda osoba jest inna i to powoduje, tak. że my musimy się dotrzeć. I dlatego też wspomniałem o tym miesiącu, bo to jest taki okres, w którym się docieramy i normalne jest to, że coś może nie wyjść, to trzeba poprawić. Po prostu trzeba o tym powiedzieć i, i starać się to naprawić, tak zrobić, żeby było po prostu dobrze. Okay. Mateusz, co do współpracy i generalnie, tak orientacyjnie, z jakimi kosztami muszą się liczyć osoby, które chciałyby współpracować z mentorem? Bo wyobrażam sobie generalnie, że wiesz, że takie jakby podejście jeden na jeden to jest też bardzo czasochłonne dla Ciebie i myślę, że to też jakby nie same spotkania z taką osobą, ale też poświęcasz bardzo dużo czasu na. Analizowanie potrzeb takiej osoby i analizowanie tego, co możesz zrobić dla takiej osoby, żeby jak najbardziej ułatwić jej wejście do branży IT. I tak orientacyjnie, jak gdyby o, jakby osoby, które oczekują, jakby chciałyby współpracować, z jakimi kosztami takie osoby muszą się liczyć. Mhm. Jasne, to też mocno zależy od tego, czego oczekujemy i jaki to jest okres, ale powiedzmy załóżmy sobie, że ma to być 6 miesięcy, no to mhm. trzeba założyć, że to BNF nie będzie więcej niż 10 tysięcy. Ale to są takie koszta jak bootcampów, więc mhm. myślę, że to jest dużo lepsza opcja, dlatego że mamy współpracę jeden do jeden, a nie grupa. Mhm. Oczywiście to zależy od wielu czynników, ale myślę, że tak standardowo trzeba liczyć, że to będzie powyżej 10 tysięcy. Mhm. I też, może tak, bo tak wspomniałem te 6 miesięcy, to przynajmniej w moim przypadku jest tak, że my nie rozliczamy się z góry i po prostu jest koniec i musimy te 6 mhm. miesięcy pracować, tylko że. Tylko jest tak, że my po każdym miesiącu możemy zrezygnować, ja i ty, Rozumiem. no bo jak gdyby obydwie strony muszą być zadowolone, więc po prostu my się rozliczamy za przepracowany miesiąc. Jeżeli coś nie działa, ktoś znalazł pracę albo po prostu zrezygnował, no to my się po prostu rozstajemy i, mhm. i, i w ten sposób się rozliczamy, więc też jest taka mm, pewność, że to, to nie będą takie pieniądze zmarnowane, bo nie wiem, się mhm. rozmyślałem po trzech miesiącach, tylko po prostu jestem w stanie sobie. To, co nie wykorzystałem, to po prostu jest zwrot albo po prostu nie płacę dalej. I, I myślę, że takie rozwiązanie jest fajne, bo też daje taki spokój ducha, co się zdarzy, jeżeli coś, coś się wydarzy złego, no to też możemy po prostu jakoś normalnie do tego podejść. Ja myślę, że dzisiaj co, w dzisiejszych czasach ta, takie moje przemyślenie w tych trudniejszych, no bo myślę, że COVID to były złote czasy, jeżeli ktoś chciał wejść do branży. Ja akurat się załapałem na to wtedy chociaż zacząłem uczyć się programować przed covidem i nie było tak dobrze. Jeszcze akurat trafiłem w moment kiedy było dobrze. Ale jakie jest twoje zdanie na ten temat? Co myślisz o przyszłości programowania? Bo jesteśmy świadkami dużych zmian, trendów. Wiesz, LLM-y wyskakują, wielkie modele językowe, AI wchodzi, rozpycha się łokciami. Jakie jest twoje spojrzenie na ten temat? Bo myślę, że tutaj właśnie dzisiaj w takich czasach jak dzisiejsze rola mentora jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. Tak jest przynajmniej moje zdanie na ten temat. Z tego względu, że przez to, że trudniej jest już trochę spamuje moje, moje zdanie na ten temat, przez to, że troszkę trudniej jest wejść do branży dzisiaj, myślę, że rola tej współpracy z odpowiednią osobą jeszcze bardziej jakby nabiera na znaczeniu. Jakie jest twoje spojrzenie na ten temat? Mateusz, jestem ciekaw. Jak ty widzisz dzisiejszy rynek i jak ty widzisz, może pobawmy się troszeczkę w wróżki? które mają złote kule i postarajmy się przewidzieć troszeczkę, jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach. Jasne. To, jakby, moim zdaniem, sztuczna inteligencja to po prostu będzie naturalne narzędzie, z którego będzie korzystał programista. Więc pamiętajmy o tym, że to jest narzędzie, coś, co ma nam pomóc, więc powinniśmy się z tym zaznajomić, a to nie jest wróg, którego powinniśmy zwalczać albo udawać, że nie istnieje. Więc po prostu, przynajmniej ja, jak ja zaczynałem, to nie było w internecie informacji na ten temat. W zasadzie sam tworzyłem treści, które miały pomagać osobom, które chcą nauczyć się programować. Wtedy to raczej nie chodziło o to, żeby wejść do branży, tylko stworzyć swoją stronę internetową. No i potem pojawiło się, nie wiem, wyszukiwarka Google, z której mogliśmy korzystać, znajdować odpowiedzi. Potem, nie wiem, Stack Overflow się pojawił i też tam znajdowaliśmy odpowiedzi. No a teraz mamy sztuczną inteligencję, która jest nam w stanie. Od razu napisać odpowiedź, nie musimy jej szukać, więc tutaj po prostu ścieżka jest dużo krótsza. Nawet jeżeli będzie w stanie za nas pisać kod, no to też będzie to na pewnie na takiej zasadzie, że nam podpowie, ale będziemy musieli to dostosować pod wymagania biznesowe. Więc nie wydaje mi się, żeby to miało wpływ tak ogromny, że po prostu programiści przestaną programować. A hmm. nawet jeżeli, to może w takiej formie nie pisania kodu, tylko po prostu mówienia, co trzeba zrobić, co trzeba poprawić, i sztuczna inteligencja może to poprawiać, ale ciągle my będziemy osobami, które będą pewnie ostatecznie decydować. Więc y, może to nie jest pomysł na miesiące, ale może nawet lata przyszłe, hmm. ale nie wydaje mi się, żeby to spowodowało, że y, no, programiści przestaną pracować. Więc spokojnie y, myślę, że trzeba do tego podejść. Wiadomo, że część osób pewnie będzie. Przeciwnych. Sztucznej inteligencji będą mówić, że, że to jest bez sensu. No ale myślę, że to po prostu będzie normalna droga rozwoju i w ogóle bym się tego nie obawiał. Natomiast jeśli chodzi o taką przyszłość programistów, to myślę, że będzie też bardzo właśnie istotny mindset, podejście do tego wszystkiego. Po pierwsze, już było widać, może inaczej, zanim jeszcze przejdziemy do tego, co było widać, mhm. to powiem, że dużo programistów wspominało o wypaleniu się. Mhm. Więc to jest pierwszy element, o którym trzeba pamiętać, żeby zadbać właśnie o ten mindset, o podejście do pracy, nie pracować po 12 godzin codziennie, tylko po prostu trzeba też odpocząć, trzeba znaleźć sobie hobby inne i coś innego porobić. No ale mhm. tu znów jest głowa. Może też e, przytoczę taką ciekawostkę, bo cały czas mówię o tym mindsetie, ale wydaje mi się, że to będzie coraz bardziej istotne, przynajmniej też tak o tym mówią nie tylko wśród programistów, ale w ogóle w populacji, że. Komputery i brak spotykania się z ludźmi powoduje, że jesteśmy wyobcowani, więc, znów ta głowa tutaj, nad głową musimy pracować. I wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to to, że nawet nasz bramkarz reprezentacji Szczęsny, który bodajże obecnie cały czas jeszcze pracuje, Graf. gra w zespole Juventusu, wspominał, że większość sportowców mówi, że 70% siedzi w głowie. Ale cały hmm. czas 100% mają treningów fizycznych, a żadnego mentalnego. I tutaj jest hmm. bardzo podobnie. Powinniśmy dużo mocniej pracować nad głową, bo to daje dużo lepsze efekty i myślę, że to jest coś, nad czym już teraz powinniśmy pracować, a w niedalekiej perspektywie będzie jeszcze bardziej ważne. W zasadzie teraz nie dość, że pracujemy tylko na komputerze, to nawet jak idziemy gdzieś na jakiegoś czata, to i tak rozmawiamy z chatbotem, a nie z normalnym człowiekiem, więc to cały czas się przesuwa. Więc to są takie Dwie rzeczy, o których bym wspomniał. E, powiedz mi, czy odpowiedział na pytanie, czy nie, bo tak trochę się zagołębiłem. Tak, tak. myślę, że tak. Myślę, że mam nadzieję, że. Nie, może odpowiedź na kolejne pytanie trochę się pokryje z tym, co mówiłeś, ale jeżeli dałbym ci dwie minuty, żebyś nauczył mnie, jak być lepszym programistą, to co twoim zdaniem powinienem zrobić? Mhm. Dwie minuty? Na myśl. Dzisiaj, no? Okej, okay, to może tak bo to zabrzmi e, kołczowsko, ale jak mamy dwie minuty, to nic więcej nie zrobiłem, więc powiem, będęś popracować nad rozluźnieniem się i na lepszym pracą nad rozluźnieniem to jest po prostu oddech, czyli tak głęboko oddychać sobie przez minutkę, gdzie wdychamy powietrze przez 3 sekundy, 2 sekundy wstrzymujemy i 5 sekund wypuszczamy. Myślę, że jak każdy z nas tak zrobi, to będzie się lepiej poczuje, a po drugie bym powiedział, że musisz wierzyć w to, że będziesz tym lepszym programistą i to też mocno działa. Są badania, które mówią o tym, że jeżeli myślimy o czymś, na przykład biegamy albo trenujemy w cokolwiek, to te mięśnie, mimo że nie pracują, ale o tym myślimy, to są w lepszej kondycji nawet chyba o 10%. Więc mhm. y, samo myślenie powoduje, że jesteśmy lepsi, więc warto myślę zaryzykować, a nic to nas nie kosztuje. E, mam dwa ostatnie pytania. Zdziwiłem cię? <laughs> trochę, trochę tak, no, że z tym oddechem. Nie wiem, czy to e, Wim Hof metod? Chyba jest coś takiego, nie? E, e, Możliwe, ale akurat Wim nie Hofer. pamiętam. <laughs> nie pamiętam, ale Mati, mam jedno pytanie jakby y, związane do swojego doświadczenia y, y, bycia mentorem i jaka jest najbardziej zaskakująca rzecz, której dowiedziałeś się podczas mentorowania innych y, ludzi, czego okay. nie spodziewałeś się może wcześniej coś zaskakującego przychodzi na myśl? Same złe rzeczy mi przychodzą, to nie wiem, czy mam takie <laughs> mówić czy nie, bo one były mocno Młody's zaskakujące. To... Okay. Możesz podać przykład, jeżeli masz okay. na głowie. Ale mogę podać jeżeli przykład, nie, to ale to ba bardzo, bardzo niemiłe, ale właśnie to chyba też trochę pokaże, jak wygląda relacja mentor z podopiecznym, z Menti. No mhm. Na przykład była taka sytuacja, że dziewczyna, która ze mną współpracowała, no nie była w stanie kontynuować mentoringu, bo na przykład poroniła. Mhm, I to powiedziała. I ja byłem pierwszą osobą w ogóle, której to powiedziała, więc to byłem w szoku. Albo też, akurat, znowu też kobieta, ale było, powiedziała mi, że ma przemocowego partnera i to no też nie może, nie, nie może być, nie jest w stanie się uczyć, no bo po prostu musi sobie uregulować życie. E mm -hmm. Ostatnio też się zdarzyło, że ktoś mi napisał, że właśnie jest w trakcie rozwodu, no i też musi sobie to poogarniać, więc raczej takie <laughs> same negatywne rzeczy, ale może powiem o jednej pozytywnej, tak na koniec, znaczy pozytywnej. To było coś szokującego, bo. Mm, Miałem osobę na mentoringu, która jest pilotem FA-16, a już nawet 35. Mm -hmm. Więc to mm -hmm. jest coś dla mnie takiego, wow, że osoba, która jest zawsze pilot, a w ogóle pilot myśliwca, no to zawsze uważałem za osobę taką, która no, osiągnęła swój życiowy cel, a taka osoba doszła do wniosku, że ona woli programować i chce się nauczyć tego, i, i to jest jak gdyby jej kierunek. Wiadomo, że. Pracując w wojsku, tam są trochę inne zasady, no ale jak gdyby taki jest jej plan, że, że pójdzie w tą stronę, więc to dla mnie było też takie szokujące mocno. Do tych Twoich rzeczy, które Ci przyszły na myśl, myślę, że warto wspomnieć, bo ja, ja jestem zdania, że środowisko, w którym jesteśmy, ma ogromne znaczenie, jeżeli uczymy się programować, wiesz, nasi bliscy czy ludzie, którymi się, którymi się otaczamy. Na moim przykładzie ja wchłonąłem po prostu w ten świat. Jak pamiętam, jak uczyłem się programować, to yy, czy szedłem do toalety, czy gdziekolwiek, to otwierałem sobie medium i czytałem artykuły techniczne, i, i to był mój świat wtedy. Ja nie, nie oglądałem faktów czy jakichś innych wiadomości w telewizji. Dla mnie moim światem wtedy to były po prostu artykuły techniczne. I myślę też, jakby ludzie dookoła wszyscy o tym wiedzieli, co ja robię. Nie? I też wspierałem mnie, czy to moja żona, czy mój synek. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy też powiedzą ci, jak, jak upadasz trochę, bo będzie upadków dużo podczas takiej nauki, żeby, żeby się podnieść. Jakie jest twoje zdanie? Myślę, że jakby z mojej perspektywy, szczególnie osoby starsze, które już mają rodzinę bliskich na utrzymaniu i mają pracę na etacie, myślę, że to środowisko jednak odkrywa ogromną rolę w całym tym procesie. Zdecydowanie tak. Jeżeli. Nie masz osoby, która cię wspiera, i to nie musi być mentor, tylko właśnie żona, mm -hmm. partnerka, rodzina, to na pewno jest dużo trudniej. Przynajmniej wszelkie badania mówią o tym, że jeżeli to środowisko nie jest wspierające, no to prawdopodobnie nie dasz rady, jeżeli nie masz bardzo dużego samozaparcia. Bo jak zwątpisz i ktoś ci do ucha powie, że nie nadajesz się, no to tak to się skończy. No bo nie dość, że sam. Nie byłeś w stanie podnieść tego ciężaru, to ta osoba zamiast Cię podnieść, to Cię jeszcze przygniotła. Więc mm. zdecydowanie tak. Z jednej strony może to być też taki element, który Cię popycha, a ja Wam pokażę. Tylko, mimo wszystko, powinniśmy wtedy znaleźć jedną przynajmniej osobę, która nas będzie wspierać, bo inaczej będzie bardzo ciężko. Więc środowisko, jak najbardziej, tak. I tu też może niezbyt dobre porównanie, ale często się mówi, że jeżeli chce się przestać być alkoholikiem, no to trzeba zmienić otoczenie. I porównałbym tutaj w podobny sposób. Jeżeli to otoczenie nie jest dla nas wspierające, no to powinniśmy w jakiś sposób je zmienić. Nie mówię, żeby zrywać znajomości, mm -hmm. ale jak gdyby chodzi o to, żeby po prostu troszkę się odciąć od nich i, i po prostu. Znaleźć kogoś, kto, kto nas będzie wspierał, albo przynajmniej inną osobę, która też się uczy, i po prostu wspólnie idziecie tą drogą, a nie, że jesteś ciągle sam czy sama. Mateusz, jest jakaś rada, którą dajesz swoim podopiecznym, ale której. Ewidentnie nie chcą słuchać, a gdyby posłuchali jej, to ich życie zmieniłoby się na łatwiejsze, ich nauka zmieniłaby się na łatwiejszą. Może masz coś takiego dla naszych słuchaczy, co bardzo często masz poczucie, że odbija się od ściany, nie jest wykonywane, a, a zmieniłoby bardzo dużo. Tak, i pewnie mocno Cię teraz dziwię. Często mówię tak, nadajesz się, jesteś gotowy na szukanie pracy. I to okay. to nie działa. Nie wiem dlaczego, ale to nie działa. Mnóstwo ludzi nie mówi z ja jeszcze nie. nie? Znaczy, no wiadomo, okay. wiem dlaczego tak jest, ale no, ludzie nie chcą w to wierzyć i potrzebują czasu, żeby zrozumieć, że faktycznie to, co przerobiły, to, to oznacza, że są gotowe na szukanie pracy i, i po prostu powinni to robić. no to Wiadomo, że tu znowu głowa wchodzi w grę, w zasadzie umysł, który mówi, no ja nie chcę się znowu męczyć i nie chcę iść w tą stronę. No, ale jak gdyby trzeba zrobić ten krok, i no niestety. Także pamiętajcie o tym, że to pozytywne myślenie jest równie istotne, i fajnie, żeby ktoś wam powiedział: OK, idź i szukaj pracy, i, i przede wszystkim musisz w to uwierzyć. Jeżeli uwierzysz, to będzie dużo łatwiej. Tak, to tak, ja też z mojego doświadczenia wiem, że za, za późno zacząłem szukać pracy. Zdecydowanie powinienem to robić gdzieś pół roku szybciej. Bo to też jest jakby forma doświadczenia, które zdobywamy podczas nauki. Nawet takie rozmowy tak? mogą pokazać tam, gdzie kulejemy. Bardzo często jednak firmy, które już zapraszają nas na rozmowę, dają ten feedback, jeżeli poprosimy ich o feedback, nawet jeżeli on jest negatywny, to ja starałem się zawsze dostać od takich osób feedback w postaci co mógłbym poprawić jeszcze, żeby stać się lepszym kandydatem, tak, czyli, czyli jak najbardziej zachęcamy wszystkich, tak jak tu Mateusz mówi, jeżeli Mateusz już mówi, słuchajcie, jesteście gotowi, to jesteście gotowi, próbujcie Wysyłać, próbować aplikować. Mateusz, to może zanim skończymy, to jeszcze jedna rzecz, bo tak sobie przypomniałem: jeszcze jedną rzecz, że też drugą stronę. Jeżeli wysyłacie 100 CV i nie macie żadnej informacji zwrotnej, no to pewnie oznacza to, że po pierwsze albo nie jesteście gotowi, albo że macie złe CV i trzeba to zmienić, a nie wysyłać kolejne 900 i mówić, że nie to ma samych. pracy. Tak, tak. Zgadza się się. Mateusz wielkie dzięki za rozmowę dzisiaj jeszcze powiedz z naszym słuchaczom jeżeli chcieliby się z tobą skontaktować gdzie można cię znaleźć gdzie można do ciebie napisać jasne to, to najprościej pewnie będzie na stronie devmentor.pl najłatwiej po prostu umówić się na rozmowę, żebyśmy mogli sobie porozmawiać ta rozmowa jest całkowicie bezpłatna i w żaden sposób do niczego Cię nie obliguje jak chcesz po prostu się dowiedzieć jak wygląda branża, zapytać mnie o coś, no to po prostu możesz tam to zrobić i nic Cię nie, to, nie kosztuje, a no w ten sposób możemy sobie na spokojnie porozmawiać, więc tak pewnie będzie najłatwiej Natomiast jestem też na LinkedInie, pod po prostu Mateusz Bogolubów i tam też można mnie zagadać. Nie gryzę, więc spokojnie można po prostu napisać, a wiem, że niektórzy się boją, ale nie wiem dlaczego. Może dlatego, nie, że nie mam za dużo powiem, włosów. <laughs> mojego ja powiem, że Mateusz jest bardzo miłą osobą, także nie ma co się bać. Dzięki wielkie, Mateusz. Życzę Ci co udanego tygodnia i do usłyszenia. Dzięki wielkie, trzymaj się, cześć. cześć. To tyle w tym odcinku podcastu Głowa Pełna Kodu. Dziękuję Ci za czas spędzony ze mną i z moim gościem. Wszystkie linki, o których wspominamy w tym odcinku, będą dostępne w opisie do tego odcinka lub notatkach do podcastu. W zależności od tego, czy oglądasz wersję wideo, czy słuchasz podcastu na jednej z platform yy, do słuchania podcastów. Jeżeli słuchasz tego na jednej z platform, to proszę podziel się swoją opinią i zostaw mi swoją recenzję. To pomoże dotrzeć do większej ilości osób zainteresowanych tematami związanymi właśnie z nauką programowania i rozwojem swojej kariery w branży IT. Jeżeli oglądasz wersję wideo, zachęcam Cię do zadawania pytań w komentarzach lub pod tym odcinkiem. Zarówno mój gość, jak i ja odpowiadamy na te pytania osobiście. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, możesz być zainteresowany lub zainteresowana tym materiałem, który teraz pokazuję i link do tego materiału znajdziesz w opisie tego odcinka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz podcastu lub mojego kanału Programista Frontend, gorąco Cię do tego zachęcam i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!